Kiedy śpiewałam, czy to w Olimpii, czy w Paryżu, nie wolno, tak samo takie zdanie było pana Cocatrixa, jak i pana Abkara, że jestem cząstką natury, jak nazywano mnie. I osoba i nie wolno mnie zmieniać. I jeszcze tak się wyraził jeden i drugi, a szczególnie pan Abkar, że ten pierwszy, który by chciał ciebie zmienić, należy go zastrzelić pierwszą kulą z mojego rewolwera. Bo i tak mówił do mnie, nie bój się, śpiewaj tak, jak ci wnętrze nakazuje. Jeśli ręka ci poleci w prawo, zostaw ją tam. Uwierzysz w siebie. I właśnie nie wolno było mnie ani zmieniać, ani reżyserować. Jedyną rzeczą, którą się uczyłam, to schodzenie po schodach. No i wjazd jaguarem na scenę. Tam robi się to zupełnie inaczej. Tu taką wielką barykadą na tej drodze do prawdziwego show są różne przepisy, różne regulaminy, różne prawa, a to wolno, a tego nie wolno. I to jest przyczyną wszelkiego zła, bo myślę, że my i mamy tak zdolnych ludzi i reżyserów i muzyków i aranżerów, tylko te małe regulaminy, te prawa zastrzeżenia tego wolnego, to jest głównym czerwonym światłem, które przeszkadza nam w tej drodze do takiego prawdziwego zwycięstwa. No tam nie ma tych przepisów, prawda? Bo tam jest ten ktoś, kto płaci i żąda. I nie ma wówczas żadnych przeszkód, czy hamulców, czy zakazów, czy nakazów, które właśnie paraliżują tą wielką drogę do zwycięstwa. I na tym polega, myślę, właśnie to zło. No i oczywiście finanse. Więc jeśli ta osoba, która finansuje, ta, która zbiera potem zyski, ona musi zainwestować w artystę, a więc w reklamę. Reklama ogromną dźwignią handlu jest i to prawda. Jeśli ludzie jeżdżą do Las Vegas z całego świata, no to oni czytają, chcą widzieć, wiedzieć wszystko o tej osobie. No i dlatego i prasa, telewizja i wszelkiego rodzaju wielkie reklamy, czy to przy drogach, czy na, jak pani wie, na zachodzie. I to kosztuje, ale to daje właśnie ten rezultat. Jeśli chodzi o efekt, na przykład moja garderoba była trzypokojowa. Składała się i z gabinetu, i z living roomu, i z dressing roomu, to znaczy z specjalnej garderoby tylko na suknie. Miałam trzy garderobiany i miałam policjanta z prawdziwą bronią, który stał przy moich drzwiach i nie wolno było tak wejść sobie do mnie, tylko trzeba było zameldować. Tak jak mam łatwość do języka francuskiego czy na przykład włoskiego, tak do języka angielskiego no miałam dużą tam i dużą, nie wiem, jakiś hamulec. A pokonałam go dopiero po roku. I potem zaczęłam wymowę, czyli pronunciation. I tak sobie postanowiłam, że ćwiczyłam dzień i noc każde słowo. I na przykład takie słowo free again, prawda? Free again nie możemy powiedzieć, bo to razi. A więc uczyłam się dokładności i wszystko to, co śpiewałam, rozumiałam, więc miałam profesora. Właśnie tu była ta pomoc mi dana i pianista, i profesor od każdego języka. I uczyłam się po prostu, pokonywałam wielkie kilometry nauki, co inni robią to na przykład w ciągu roku, to ja zrobiłam to w ciągu miesiąca. Najpierw było zawsze, że jestem francuską, więc ja oczywiście prostowałam te mylne myśli i mówię, że jestem właśnie czysto słowiańskim typem. Thank you.
mogła zważyć to na wadze, to chyba lata 70. są dla mnie najgorsze i najbardziej bolesne. Gdybym mogła zrobić taki koktajl, pani, to znaczy wszystko po troszku, i zazdrość, i zawiść, i zło, i nieżyczliwość, i wszystko tam było, to bym znalazła wszystko z tych rzeczy w tych latach, w tych 13 latach. I myślę, że sukces, który nie zna ciosów, łez, cierpienia, bólu czy podkładanych nóg, jest tylko małym sukcesem. Ale ponieważ moja dusza zawsze rządziła mną, a nie ciało rządziło duszą, to było powodem, że odsunęłam się od świata, bo bardzo, bardzo chciałam być zakonnicą i chciałam wstąpić do klasztoru, ale ojcowie spowiednicy, po długim namyśle, bo taka decyzja wymaga dużej decyzji, jakiegoś namysłu, a była to wspólna nasza narada, zadecydowali, że będę potrzebna na tym miejscu, z tym światłem, i moje życie całe właściwie w tych latach było klasztorem. Analizowałam wszystko, porównywałam i myślałam, czy dobrze robię, czy źle. Może się wycofać, a może zostać na scenie. Ale siła duszy mojej, ducha, była tak wielka, że wszystko przegrywało w bitwie z duchem. Po przeczytaniu listów, które na przykład z Łodzi taki list dostałam, że pani Wilas, zwracam się do pani z prośbą, my lekarze, żeby pani wróciła na scenę, bo pani nam jest potrzebna. To była petycja, podanie. Takie podanie właśnie, zwracamy się z prośbą.
I dużo listów takich, na przykład jak dziewczyna, która chciała sobie odebrać życie. I tylko moja piosenka spowodowała, że tego nie uczyniła. I też mi dziękuję w liście. I takich listów mam bardzo dużo. I nawet seminarium duchownego. I z różnych internatów, z domu dziecka, z domu starców. I pomyślałam sobie, jeśli tyle wzruszeń daje tym ludzkim sercom, to znaczy coś w tym jest. To znaczy jestem ludziom potrzebna. Tak, że oni mi pisali, że jest nam Pani potrzebna w szarym życiu, na co dzień. Że daje im tyle i tyle otuchy, nadziei i że jestem pomocą. No to sobie podczas modlitwy właśnie pomyślałam, może akurat Panu Bogu się tak podoba, żebym taka była. I postanowiłam właśnie wrócić na scenę. Życie osobiste, czy sukcesy osobiste przyćmiewają sukcesy artystyczne. I tak właśnie się stało w moim życiu. I przede wszystkim chciałabym podkreślić, że nawet nie myślałam o małżeństwie. Ani o miłości, ani o mężczyźnie, żadnym. Nigdy. To było dla mnie raczej zakazane. To ja sobie to sama narzuciłam. No a stało się inaczej. Przeważnie tak w życiu bywa, że szczęście nie przychodzi tymi drzwiami, na które patrzymy i oczekujemy. Tylko właśnie tędy, gdzie najmniej się spodziewamy. Niczym się nie zmienia. Będę taką samą, będę także dalej religijną, będę i żoną, i będę artystką. Będę chciała być jeszcze większą artystką. I to Polką. Będę zamawiać konkretne sprawy, konkretne utwory i będę to tłumaczyła, znaczy jeśli chodzi o język, na angielski. Bo zależy mi, żeby zdobyć rynek amerykański. Tak. I oczywiście repertuar światowy. Tak jak sobie życzy ten mój mąż, to będziemy mieć swój własny show, znaczy mój własny show, teatr, także w przybliżeniu właśnie Casino de Paris. Zależy mi na tym i to leży mi na sercu, żeby tą sceną tak pokierować, i angażować artystów, żeby to była polska wizytówka polskiej kultury,
Ale nie tylko o Polonii myślę, bo Polonia jest Polonią, która też będzie mogła przychodzić, ale zależy mi na zdobywaniu publiczności amerykańskiej, światowej. I to będzie mój główny cel. Zapalę serce twoje swoim pocałunkiem. Ja chcę, by nas ogarnął dzisiaj płomień z ognia. Wiem, że nie będzie dla nas nigdzie już ratunku, bo to jest pocałunek, który spala do dna. Miłości ogniem serce twoje dziś zdobędę. Bardzo kocham was i z wami się nie żegnam, bo będę zawsze wracała. I cóż mogę powiedzieć? Pragnę tych spotkań takich samych, jak zawsze były. I po prostu krótko. Ja nie żegnam się z nikim. Ja na krótko się tylko żegnam. A wszystko w moim sercu pozostaje tak samo, jak było. Dobrze wiem,
Yeah.